Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Pokażę wam coś fajnego. Uwaga, patrzcie. Wzmacniacz do góry nogami. Wzmacniacz firmy Stag. Wyczesany. Dobra, unboxing robimy, bo po prostu żeby coś było. Uwaga, tutaj otwieram już pudełko, tak? I teraz uwaga, w środku coś niesamowitego, po prostu niesamowitego. Haha, wzmacniacz, wyciągnę go. No po prostu, teraz pięknie w całości. Dobra, ale zwróćmy uwagę, co jeszcze tu było wcześniej. Do każdego wzmacniacza jest kabel osobno przyczepiany do wzmacniacza, no do rasowo rozwiązanie. Jakieś tam ulotki, czy tam jakieś, że 5 lat gwarancji, jakieś jaja, nawilżacze do tego, pochłaniacze, nie nawilżacze, tylko pochłaniacze. Tu po włosku, po łacinie, po wszystkiemu macie jakieś instrukcje. Po angielsku jest? Jest po angielsku. Wzmacniacz do basu, czyli tak zwany do basi piecyk. No i macie tutaj, popatrzcie, wejście, głośność. Equalizer trójpozycyjny, trzypunktowy, trzygałkowy, jak zwał, tak zwał, treble, middle, bass. Gałka compression. Wejście na CD, MP3, inne coś tam. No i na słuchawki. No i oczywiście lampka, włącznik. Jest to tranzystorowy wzmacniacz. Zobaczcie sobie jeszcze, jak wygląda z tyłu. Ale czekajcie, zanim wam jeszcze tył pokażę, jest logo Stag, jest grill metalowy. Widzicie, wejście jest tutaj na, znaczy tam gniazdo na prądzik. No i konstrukcja Bass Reflex, czyli mamy tutaj, widzicie, te małe otwory takie, które bardzo dobrze, bo dobrze w ten sposób brzmi, jeśli mamy właśnie te otwory wbudowane w konstrukcji, także to ciśnienie się wyrównuje, w ogóle lepszy jest troszeczkę dźwięk, bardziej dynamicznie pracuje.